Dzień dobry, szanowni państwo. Ekonomiczny analfabetyzm lewicy uderza ponownie. Minister Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że będzie dążyć do tego, żeby doprowadzić do kolejnej radykalnej podwyżki płacy minimalnej, żeby podnieść płacę minimalną w sposób trwały do wysokości 60% średniego wynagrodzenia w Polsce. To by oznaczało, że po serii, całej serii pisowskich podwyżek płacy minimalnej, znacząco wyprzedzających realia rynkowe, znacząco wyprzedzające to, co racjonalna analiza gospodarcza by podpowiadała, lewica chce jeszcze docisnąć pedał gazu, jeszcze bardziej spłaszczyć wynagrodzenia w Polsce. Lewica tłumaczy to sobie tym, że według ich prostych interpretacji wziętych ze świata ekonomicznych bajek, jeżeli podniesiemy ustawowo wynagrodzenie, to wszyscy ludzie, którzy w tej chwili zarabiają płacę minimalną, zaczną zarabiać więcej. No, realia gospodarcze wyglądają trochę inaczej. Realia gospodarcze oznaczają, że w wyniku tej podwyżki nastąpi podział najsłabiej zarabiających pracowników na trzy grupy. Jednej z tych grup rzeczywiście pracodawcy podniosą pensje i oni w ten nieco sztuczny sposób, tak, ale zaczną zarabiać trochę więcej, przynajmniej na jakiś czas. Druga grupa zostanie po prostu zwolniona, dlatego że pracodawcy stwierdzą, że albo nie są w stanie tylu pracowników zachować, albo nie są w stanie już w ogóle przy tych kosztach prowadzić działalności i zwiną całą firmę. I jest też trzecia grupa ludzi, którzy zostaną wypchnięci do szarej strefy, dlatego że pracodawca przyjdzie do nich z prostą propozycją. Albo dalej przechodzimy na pracę nielegalną, bo na płacę legalną pieniędzy w budżecie firmy po prostu nie ma, albo się rozstajemy. Większość ludzi postawionych przed takim wyborem zdecyduje się oczywiście na pracę w szarej strefie. I szanowni państwo, nie pozwólmy, żeby ludzie musieli być stawiani przed takimi dramatami. Żeby dopełnić całego obrazu tego, jakie są propozycje lewicy, to trzeba powiedzieć, że pani Dziemianowicz-Bąk jest i tak ekonomicznym orłem na tle szefa swojej partii, Roberta Biedronia, kandydata zresztą do Europarlamentu na kolejną kadencję, który ostatnio ogłosił, że będzie walczył nie tylko o podwyżki płacy minimalnej, ale też będzie walczył o to, żeby średnia płaca została ustawowo podniesiona w Polsce do poziomu europejskiego. I to nie było przejęzyczenie, wyraźnie podkreślił, że nie chodzi mu o płacę minimalną, tylko właśnie o sztuczne, ustawowe podnoszenie płacy średniej do poziomu europejskiego. To jest, proszę państwa, absurd. Powie to każdy, kto, nie mówię o poziomie studiów ekonomicznych, każdy, kto słuchał chociażby na lekcji WOS-u, w jaki sposób wylicza się płacę średnią, zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby wprowadzić takie regulacje, jakich się pan Biedroń domaga, to musielibyśmy po prostu zlikwidować rynek pracy i wprowadzić państwowe, ustawowe ustalanie wszystkich płac w całej gospodarce, efektywnie likwidując rynek pracy, a co za tym idzie, efektywnie likwidując gospodarkę rynkową i efektywnie obniżając w szybkim czasie poziom życia Polaków do tego, który pamiętamy z czasów PRL-u. Nie dajmy się nabierać na lewicowy populizm, nie dajmy się nabierać na lewicowy analfabetyzm ekonomiczny. Odsuńmy tych ludzi z polskiej polityki. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła Bronisława Foltyna. Dzień dobry, witam serdecznie. No jak państwo widzicie, znowu wracają te szalone pomysły, które mieliśmy przez ostatnie 4 lata, czyli za władzy PiS-u. No, mieli się czymkolwiek różnić jedni od drugich. Nie różnią się niczym, a jeśli się różnią, to ewentualnie dociskaniem tak gazu i w ogóle zluzowaniem już jakiegokolwiek hamulca. Najlepszy obraz właśnie to ten świeży pomysł, czyli podniesienie tej płacy minimalnej do 60% wynagrodzenia średniego. Dlaczego to jest taki absurdalny pomysł? No to powoduje to właśnie jeszcze bardziej wypłaszczenie tej struktury wynagrodzeń. Dlaczego to jest takie zagrożenie? No, mamy przede wszystkim, to prawie 27% Polaków pracuje już za tą pensję minimalną. Porównując to jeszcze 5 lat wstecz, to było tylko 12% Polaków. No to jeśli jeszcze dociśniemy śrubę, no to za chwilę połowa Polaków będzie pracowała za minimalną. Gdzie jest to zagrożenie? No, wynika to z tego, że czy się stoi, czy się leży, minimalna pensja się należy. Tak to będzie wyglądało w praktyce. Drugi problem polega na tym, że pensja średnia w Warszawie nie jest taka sama jak w wielu innych regionach kraju.
Czyli o ile w Warszawie miałoby to, powiedzmy, sens, bo ona jest bardzo wysoka, powyżej 10 tysięcy złotych, o ile w regionach, gdzie to jest 7-8 tysięcy złotych, taka sama pensja minimalna to po prostu będzie wyrzucała ludzi z rynku pracy. Tam przedsiębiorców nie będzie stać na wypłacanie takich wynagrodzeń wysokich. No i to się troszkę mija z celem. No, skończy się to albo właśnie pracą, zatrudnianiem na czarno, albo jakimiś sposobami omijania po prostu ZUS-u i składek, bo wiąże się to również z podwyżką składek ZUS, bo składki ZUS-owskie są wyliczane ze średniej krajowej. Jeśli podniesiemy minimalną, średnia znowu wzrośnie, no i to jest troszkę takie niekończące się kółeczko. No skończy się to bardzo źle, no bo skąd przedsiębiorcy mają przede wszystkim wziąć pieniądze na takie pomysły polityków, tak? Bo to się sprowadza do tego, że politycy sobie wymyślają jakiś, rzucają jakiś pomysł w przestrzeń. Często zdarza się tak, że jednak on zostaje przyjęty. Tutaj istnieje też takie zagrożenie, dlatego apelujemy właśnie do wszystkiego o pamiętanie, żeby tego nie robić. No i potem efekt jest taki, że skądś te pieniądze przedsiębiorca musi wziąć. Albo zamyka firmę, prosty ma wybór, albo podnosi wynagrodzenia, znaczy koszty działalności, a podnosi ceny usług, podnosi ceny produktów. Czyli skończy się to znowu inflacją, znowu za to zapłacą zwykli obywatele. Ładnie brzmi, tak? Jest to taki populistyczny slogan, podnieśmy pensję minimalną, ale ktoś za to musi zapłacić, zapłacimy my wszyscy. Efekt będzie też taki, no, że właśnie sporo osób no, będzie poszkodowanych, szczególnie ci tacy, którzy się edukują, rozwijają, chcą zarabiać więcej. Oni, jeśli 40-50% Polaków będzie zarabiało tyle samo, no to po prostu nie będzie się opłacało edukować, rozwijać i starać się. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Chciałem tylko przypomnieć, że w tamtym roku zamknęło firmy w Polsce, żeby się nie pomylić, dokładnie Państwu powiem, w 23 zamknięto 220 tysięcy firm. To był efekt właśnie tych podwyżek minimalnego wynagrodzenia, a za tym składek ZUS-owskich i też od pracowników składek ZUS-owskich. A zawieszono 372 tysiące firm, czyli razem to w tamtym roku zlikwidowaliśmy w Polsce 600 tysięcy firm. No jeśli takie pomysły będziemy realizować i znowu zlikwidujemy 500-600 tysięcy firm w tym roku, no to nie wiem, kto będzie już płacił te podatki i kto będzie zatrudniał Polaków. Dzieje się to wszystko na naszych oczach. Protestujemy przeciwko temu, nie zgadzamy się na to i apelujemy, żeby w ogóle wycofać się z takich pomysłów. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.